Cześć, mam na imię Tyberiusz i zajmuję się w Boulder obszarem strategii produktowej. Miałem właśnie okazję rozmawiać na ten temat z Anetą, która również zajmuje się tym obszarem. Rozmowa była bardzo ciekawa, zapraszam. Okej, to w ramach wstępu, jeśli mogłabyś opowiedzieć, kim jesteś w Boulder i czym się zajmujesz. W Boulder zajmuję się obszarem produktowym i w związku z tym mam kilka ról. Jestem product strategistem. Jestem New Product Guide'em, czyli takim człowiekiem, który się zajmuje startem produktu przed developmentem i mam też rolę Process Guide'a, który pomaga zespołom i klientom, jakby obejmuje cały proces, ogarnia narzędzia, flow komunikacji i tego typu rzeczy właśnie podczas budowy produktu i startu produktu. Właściwie wszystkie role, które wymieniłaś i cała narracja dotycząca tych ról, cały czas pojawia się słowo produkt. Tak. I to wskazuje trochę na podejście Boulder. Tak, to, że tak. Budujemy produkty, a nie projekty, jeśli mogłabyś co nieco o tym opowiedzieć. Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla Boulder i może też trochę nietypowe. Chyba nie spotkałam się jakby z inną organizacją w Polsce, która by miała właśnie takie podejście do budowy produktów, czyli właśnie skoncentrowane na produkcie, a nie na projekcie. Podchodzimy do tego, czy budujemy produkty w podejściu, które nazywamy FCPD, czyli Full Cycle Product Development. Produkty powstają jakby, czy są budowane przez zespoły w fazach. Myślimy o rozwoju produktu w czterech fazach mniej więcej. Dlaczego w ogóle to podejście produktowe, a nie projektowe? Co jest w nim lepszego? Wszystko. Nie no, tak śmieję się. Wydaje mi się, że przez jakby, że takie podejście ma większe szanse, w ogóle daje większe szanse na sukces produktu. Ono się wywodzi bezpośrednio z Lean Startupu, który właśnie pomaga, czy podejście Lean Startupowe pomaga redukować ryzyko biznesowe, właśnie podążając tymi krokami. Czyli na przykład nie, klient nie musi na przykład, wiesz, wydawać 500 tysięcy złotych na budowę przez, nie wiem, 2,5 roku produktu, wydaje go na rynek i okazuje się, że w ogóle na przykład nie ma użytkowników, albo użytkownicy nie chcą za niego płacić, albo w ogóle nie ma już takiej potrzeby, bo pojawiło się na przykład 6 konkurentów w międzyczasie, którzy tą potrzebę po prostu wypełniają lepiej, więc to takie podejście jakby pomaga klientowi szybciej zwalidować, w ogóle sprawdzić, czy ten jego pomysł ma sens, czy użytkownicy tego potrzebują i czy ten produkt rzeczywiście odpowiada na ich potrzeby, czy w ogóle będą chcieli na to wydać pieniądze. To podejście jest rynkowo względnie nowe, paradoksalnie. Tak, w Polsce zwłaszcza. I dlaczego? Dlaczego cały rynek nie pracuje w ten sposób? Wydaje mi się, że większość rynku jeszcze trochę tkwi w starym paradygmacie w ogóle, czyli takiego podejścia projektowego, gdzie jakby ludzie, którzy się zajmują budową oprogramowania, niekoniecznie zadają sobie takie pytania o właśnie użytkownika, o jego potrzeby, o wartość. Nie ma tego myślenia produktowego jeszcze, po prostu reagują na jakąś tam listę requirementów, wymagań i po prostu kodują. No, myślisz, że to jest takie podejście, które jeszcze należy rozważać, to projektowe? Czy ono jeszcze ma jakieś sensowne miejsce na rynku, czy to jest raczej coś, co będzie dążyło do wymarcia? Tak, to tutaj bym chyba odpowiedziała trochę może tak, w zależności od tego, jaka to jest domena, na przykład czy to jest, wiesz, domena złożona, czy to jest na przykład domena prosta, bo to jest trochę jakby powiązane też jakby z waterfallem i z agilem, nie? Wydaje mi się, że są nadal takie miejsca na rynku, gdzie buduje się, czy takie w ogóle segmenty, gałęzie jakby przemysłu, gdzie po prostu może nie ma takiej potrzeby, są jakieś realizowane po prostu procesy krok po kroku. Tam prawdopodobnie podejście projektowe się
sprawdza, jest good enough. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o jakby o w ogóle cały świat cyfrowy, czy domenę produktów cyfrowych, to moim zdaniem jest to domena raczej złożona, więc takie podejście produktowe, gdzie no tak naprawdę większość produktów już powstaje w takim, powiedziałabym, trudnym, jakby w trudnej sytuacji, bo mamy tych produktów mnóstwo, powstają nowe, nawet często liderzy rynkowi tracą po swoją pozycję, bo szybko jakby powstają, jesteś tam najpierw niszowi gracze, a potem okazuje się, że mają po prostu jeszcze większy market share niż oni. Więc wydaje mi się, że to jest potrzebne, nie? Że to po prostu nie ma za bardzo tutaj już opcji na inne podejście niż produktowe. Mhm. Trochę poruszyłaś już te wartości wynikające z podejścia produktowego, to znaczy, że to ogranicza ryzyko, ogranicza tak. potencjalną stratę i przynosi wiele korzyści na poziomie biznesowym dla klienta. Natomiast czy przychodzą Ci do głowy jakieś rzeczy, które w tym podejściu produktowym są również wartością czy korzyścią dla zespołów, które budują takie produkty? Tak. No przede wszystkim wydaje mi się, że praca w każdym jakby z tych, powiedzmy, z tych czterech faz, czyli MVP, prototypy, product market fit, scaling, to jest trochę inne tempo pracy w ogóle, innego rodzaju wyzwania i też może inne na przykład technologie, w których można budować te produkty. Inaczej budujemy na przykład produkt, nie wiem, w fazie scaling, gdzie na przykład myślimy o takich rzeczach jak, nie wiem, stabilność czy jak bezpieczeństwo, bo z tych produktów już tysiące na przykład użytkowników korzystają, więc to jest no, trochę jakby o innych rzeczach myślimy wtedy. A co innego, gdy budujemy na przykład prototyp i na przykład korzystamy z jakichś dostępnych na rynku na przykład gotowych rozwiązań. Mamy też jakby dużo krótszy okres czasu na budowę takiego prototypu, nie? Czy MVP. No MVP jakby w ogóle zakłada, że powstaje raczej w krótkim okresie czasu, więc i często są to też takie produkty, które niekoniecznie są dalej budowane, tylko mają jakby zwalidować jakąś hipotezę, sprawdzić coś na rynku i niekoniecznie potem są budowane dalej, nie? Często po prostu idą do kosza, jak spełnią swój cel. Więc wydaje mi się, że ta praca rzeczywiście zespołów, no zresztą tak jak u nas, wygląda po prostu różnie, jest inne tempo pracy, inne wyzwania, można się rozwijać w bardzo różnych jakby środowiskach, technologiach. A ty jak się tobie wydaje? Bo w sumie już jakby pracujesz kilka lat w Boulder, więc też masz może nawet szersze spojrzenie niż ja. Pytasz o te korzyści produktowe, znaczy dla zespołu? Tak, tak. Produktu. Mi się wydaje, że to daje zespołom dość duże poczucie celowości, że to co jest budowane, jest czymś, co ma rację bytu, co jest sensowne i myślę, że znacznie przyjemniej pracuje się nad czymś, co ma sens, niż wytwarza coś, czego przeznaczenia albo się nie zna, albo jest ono mgliste, albo wydaje się bezsensowne. Tak, wydaje mi się, że właśnie ta celowość to jest super ważna rzecz. Te cele takie, wydaje mi się, pracując w fazach, w ogóle są bliższe człowiekowi, nie? Jak już przy celowości jesteśmy, już kilka razy mówiliśmy o fazach, natomiast nie poruszyliśmy w ogóle genezy. Po co są te fazy, co one dają i dlaczego akurat tak wyglądają? No, wydaje mi się, że fazy właśnie są po to, żeby walidować, jakby walidować, budować produkty po kawałku, po to, żeby to ryzyko minimalizować i je po prostu jakby rozpraszać, nie? Na kolejne etapy. Poza tym każda z tych faz ma konkretny cel jakby do osiągnięcia. Na przykład w pierwszej fazie, czyli na przykład prototypy czy MVP, to jest faza, która się nazywa Problem Solution Fit. Zajmujemy się w ogóle badaniem problemu, nie? Eksplorujemy w ogóle problem, czy użytkownicy rzeczywiście potrzebują takiego produktu. To sobie chcemy, tak sobie chcemy na to pytanie odpowiedzieć, nie? Dlaczego takie fazy? Dlaczego one istnieją i co z nich wynosimy? Co dają? No właśnie wydaje mi się, że dają wszystko. dają wszystko. Potrafią, nie, nie,
nie musisz jakby inwestować od razu po prostu całego swojego budżetu, ograniczasz ryzyko i masz bardzo szybko też zwrotną informację z rynku, czy twój produkt w ogóle ma sens. Nie, bo wiele produktów tak naprawdę nie ma sensu, zwłaszcza tych takich, których na przykład budowniczowie czy founderzy nie zdecydowali się jakby iść w taki sposób. Zresztą fajnie sobie czasami obejrzeć, rzucić sobie okiem do internetu i są to takie fajne grafy, które pokazują powody, dla których startupy poniosły klęskę. No i jednym tam chyba z ważniejszych powodów, to chyba już nawet jest ponad 40%, to jest niezwalidowana potrzeba użytkownika, nie? Czyli tak naprawdę ktoś buduje produkt, bo myśli, że to jest fajny pomysł w ogóle, nie? Większość pomysłodawców czy founderów uważa, że w ogóle ich pomysł jest świetny, nie? Że tak naprawdę no nie czują też takiej potrzeby często, żeby to w ogóle z użytkownikami walidować. I zresztą chyba też miałeś wielokrotnie jakby okazję widzieć to na przykład podczas naszych warsztatów, nie? Bo tak zazwyczaj tak zaczynamy jakby pracę w ogóle nad pomysłem czy nad produktem, że właśnie organizujemy sesję warsztatów Product Discovery. I tam często rozmawiamy o tym, nie? Przekonujemy founderów, że jednak jakby istotnymi osobami, wobec których jakby należy weryfikować ten pomysł, są użytkownicy. Bo pomysł może być, wiesz, najfajniejszy, ale niekoniecznie jest to pomysł na przykład na biznes, który będzie działał, na produkt, który będzie kupowany. Jasne, ale pracować z użytkownikami czy walidować ich potrzeby można bez faz. Można to zrobić równie dobrze w jednej fazie. No to, tak. To po co te fazy? Ja myślę, że no głównym takim głównym jakby argumentem jest to ograniczenie ryzyka finansowego. Ale czy to ograniczenie ryzyka finansowego dotyczy twoim zdaniem każdej z tych faz, które następują po sobie, czy masz na myśli takie ogólne podejście przy decyzji o inwestycji w produkt? Wydaje mi się, tak, ogólna inwestycja też, ale tak naprawdę jest ograniczenie ryzyka występuje przy każdej fazie, w każdej z tych faz. Plus to nie jest tylko to, to jest właśnie ta walidacja i jakby informacje bezpośrednio z rynku. Czyli właśnie na przykład, wiesz, budujesz prototyp i szybko walidujesz, czy w ogóle jest taki problem, nie? Albo właśnie potem szukasz odpowiedniej niszy, nie wydajesz, wiesz, od razu po prostu miliona złotych, tylko robisz to krok po kroku i docierasz do właściwej grupy, odpowiadasz na właściwe potrzeby, budujesz też ten produkt jakby w odpowiedniej technologii, skalując to w odpowiedni sposób. W taki, który naprawdę jest no, zwalidowany, nie? Właściwy, we właściwy sposób. A ty jakbyś odpowiedział? No właśnie chciałem do tego nawiązać, tak drążę, bo mam wrażenie, że te fazy znowu są takim nawiązaniem do celowości. Znaczy one się bardzo różnią, ich charakterystyka jest zupełnie inna, ich cele są zupełnie inne, co za tym idzie, zupełnie inne działania w tych fazach są adekwatne do tych celów. I to jest wątek, który wydaje mi się też bardzo istotny w dyskusji o tych fazach. Ale nie wiem, czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy. Chyba na razie nie. Dobra. Nasi klienci pracują razem z nami w tym sposobie fazowym. Już dość dużo powiedzieliśmy o tym, jakie to korzyści im niesie, natomiast znowu chciałbym przejść do zespołów, które to wytwarzają. Czy w ogóle praca w systemie fazowym ma jakikolwiek nie wiem, sens albo wartość wobec tych innych sposobów pracy? Wydaje mi się oczywiście, że tak. Czy mam zwrócić uwagę na jakiś konkretny aspekt pracy zespołowej, czy co byś tutaj chciał usłyszeć? Może przychodzi ci coś do głowy tak po prostu, ogólnie? Przychodzi mi do głowy Product Discovery, który jest jakby takim może nietypowym też elementem w ogóle, w takiej typowej, powiedzmy, nie, w takim typowym projekcie, w którym powstaje oprogramowanie. Bo to też jakby jest coś, co włączamy właśnie w pracę zespołu w każdej fazie, czyli jakby właśnie równolegle do kodowania prowadzimy właśnie proces Product Discovery, czyli
badamy, pomagamy klientowi eksplorować też taki obszar biznesowy, obszar też pracy z użytkownikiem, na przykład projektujemy badania z użytkownikami, przeprowadzamy te badania, zbieramy dane, edukujemy też klientów właśnie na temat danych. Pomagamy im na przykład układać całe lejki i obserwować w ogóle, co się dzieje z użytkownikami, jakie decyzje podejmować na podstawie danych. Mhm. Ale to się jakoś przekłada na, nie wiem, komfort pracy zespołu, czy to im pomaga, sposób pracy? Tak, to im pomaga w ogóle, powiedziałabym, że to bardzo zacieśnia jakby współpracę z klientem i też pomaga im podejmować lepsze decyzje i dawać lepsze rekomendacje klientowi. Na przykład w którym kierunku powinien się produkt rozwijać. Albo czego na przykład nie robić, z jakiego świetnego feature'a zrezygnować, bo na przykład to nie ma sensu, bo nie widzimy w ogóle, na przykład nie widzimy w ogóle, żeby użytkownicy z tego korzystali, nie? To są rekomendacje na poziomie produktowym, natomiast wydaje mi się, że dość istotny jest jeszcze aspekt takiej codzienności, czyli jak to się przekłada na, no, przekłada na się to, bezpośrednio. Jak codziennie pracujesz, tak. czy nie wiem, piszesz kod, czy tworzysz design do tego wszystkiego. I czy dostrzegasz taką różnicę? No, tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że w ogóle, wiesz, posiadanie takich celów i zrozumienie, dokąd, po co w ogóle ten produkt buduję i dla kogo, i co ma, jakby jaką ma wartość to przynosić użytkownikowi, czy cały produkt, czy konkretny, wiesz, jakaś mała część, no to bardzo pomaga, bo po prostu też nadaje takiej sensowności tego, co robisz. No a w taki też bardzo bezpośredni sposób się to przekłada na, nie wiem, cele sprintu. Znasz na przykład, wiesz, znasz wizję produktu, cele produktu, znasz i rozumiesz roadmapę i to po prostu też w taki naturalny sposób potem rozbijasz właśnie na cele sprintu i na to, co robisz codziennie, nie? To jest po prostu wtedy, wydaje mi się, dużo łatwiej się odnaleźć i taką po prostu dużą sensowność też nadaje temu, co robisz na co dzień, co hodujesz, czy co projektujesz na co dzień. Ale to jest takie dość ogólne, w sensie to dotyczy każdej z tych faz, niezależnie, która ona jest, natomiast... Tak. Wydaje mi się, że fazy też pozwalają się odnaleźć ludziom w środowiskach, w których lubią pracować. To znaczy zupełnie inaczej się pracuje w scalingu, zupełnie inaczej się pracuje przy prototypie. Tak. I tu my jesteśmy chyba najlepszym też przykładem w ogóle oboje, bo pracujemy oboje w Rapid Services, czyli w kręgu, który się zajmuje właśnie prototypami i MVP. No i tam rzeczywiście tempo pracy jest zupełnie inne, jest to zupełnie inne środowisko, inne wyzwania i jest super. Wspomniałaś o tym, że super nam się pracuje w Rapid Services, bo jest intensywnie, jest duża zmienność, dzieje się dużo ciekawych rzeczy, bo wynika to w pewnym sensie właśnie z fazy, którą opiekuje ten krąg. Jeśli mogłabyś pokrótce, tak w jednym zdaniu, wskazać takie highlighty, takie najlepsze elementy pracowania z każdej z faz. Gdybyś miała komuś zareklamować każdą z faz. Zrobię teraz 5-minutowe pitche. Wydaje mi się, że w Rapid Services, czyli w tym kręgu, który się zajmuje tymi pierwszymi fazami, to jest jakby krąg czy faza dla osób, które lubią wyzwania, które lubią się szybko uczyć i wchodzić w nowe tematy. Na przykład myślę sobie tutaj o naszych dwóch kolegach full stackach, deweloperach, którzy jakby nie tyle opierają się jakby na własnym doświadczeniu i jakiejś takiej dogłębnej znajomości na przykład jednej tylko technologii, ale są w ogóle super otwarci na poszukiwanie jakby takich nowych rozwiązań, uczą się, bardzo szybko wchodzą w nowe tematy i to ich po prostu bardzo kręci, nie? Jest taki bardzo szybki, intensywny rozwój. Więc takie rzeczy się dzieją w RS-ie. To jest też takie miejsce, gdzie ja na przykład powiem, co mi się podoba, co mnie jara. Właśnie takie zetknięcie się z pomysłami w ogóle na biznes i też takie towarzyszenie temu pomysłowi i founderom w rozwoju, w sprawdzaniu, czy to ma sens i też pomagania, czy takiej pomocy w ogóle w nadawaniu temu kształtu i takiego kierunku, nie? To jest mega fajne, to jest taki jakby inkubator, nie? W Product Market Ficie
to jest faza dla osób, które są powiedzmy bardziej nastawione biznesowo, mają taki mocny biznesowy mindset, bo tam już nam wchodzą takie tematy związane na przykład z marketingiem, z analityką, z pracą z danymi i z pracą na modelach biznesowych, nie? To jest i część osób właśnie w tym kręgu to są takie osoby, które po prostu też takie tematy rozumieją, które na przykład przeprowadzają też tego typu warsztaty, razem z klientami budujemy, nie wiem, propozycję wartości, potem walidujemy ją z użytkownikami, także ta praca właśnie w tym kręgu na tym polega. A jeśli chodzi o scaling, no to tutaj mamy pole do popisu dla ludzi, którzy pracują w takich technologiach już powiedzmy takich grubszych, nie? Grubsze sprawy. Ta praca trwa zazwyczaj dłużej niż w tych poprzednich fazach i myślimy tutaj o takich rzeczach jak właśnie, nie wiem, bezpieczeństwo platform czy aplikacji, czy w ogóle rozwiązań, stabilność, czyli no, o innych rzeczach, nie? Inne cele tutaj mamy do spełnienia. A co ty byś dodał? Nie wiem, czy bym coś dodał do tego, co mówisz, natomiast bardzo istotne wydaje mi się oderwanie od jakichś obiektywnych kryteriów, to znaczy od jednego kanonu prawidłowego budowania produktu. Tak. Tutaj docieramy do tego słowa adekwatność, z którego już trochę się śmiejemy, bo powtarzamy je codziennie po 100 razy. Ale w każdej fazie adekwatność oznacza coś innego, tak, i dokładnie. Oznacza też stosowanie zupełnie innego narzędziownika, innego podejścia do tworzenia tego produktu, nawet zupełnie innej jakości czy sposobu pisania kodu, tak żeby to miało sens. Innej pomocy klientowi czy towarzyszenia mu, nie? Od takiej strony, tak sobie myślę teraz o swojej roli, czy o naszej roli, nie? Bo właściwie ty też przecież jesteś product strategistem, że też mamy jakby inne wyzwania i inne sposoby jakby towarzyszenia klientowi właśnie w każdej z tych faz. Myślisz, że jest coś takiego, że każdy ma jakąś preferencję fazową, że na przykład w tej fazie się czuje super, a w innej się czuje nie super. Czy są osoby, które świetnie się poczują w każdej? Tak, pewnie są też takie osoby, które się czują dobrze w każdej. Szczególnie takie, które może właśnie działają, nie wiem, jakoś tam wysokopoziomowo, bo na przykład nasza dwójka, my jesteśmy właściwie obecni w każdej fazie, nie? Natomiast robiliśmy to taka może nie anegdota, ale w sumie robiliśmy taki mini quiz jakby w organizacji, gdzie każdy mógł jakby zobaczyć, która faza jakby, do której fazy najbardziej pasuje właśnie na przykład jeśli chodzi o tempo pracy, o rodzaj wyzwań, o na przykład też technologie, które bardzo dobrze zna albo których się chce uczyć. Także na pewno są też takie preferencje, nie? Ktoś po prostu woli na przykład, czy umie i też widzi w tym wartość właśnie, żeby na przykład tworzyć prototypy, a ktoś woli pracę w scalingu. Wspomniałaś o tym kręgu Rapid Services, który odpowiada za problem solution fit, czyli te dwie pierwsze fazy. Natomiast mamy też inne kręgi fazowe i jeśli mogłabyś opowiedzieć co nieco o tym, jak strukturalnie wygląda to u nas, tak żeby to miało ręce i nogi. Strukturalnie, czyli jak wyglądają te kręgi, czy? Jak na poziomie organizacji działamy, żeby ułatwić pracę na fazach? Bo to nie jest tak, że ktoś sobie mówi, ok, jesteśmy w tej fazie, pracujemy w tej fazie i robimy sobie fazę, tylko cała organizacja działa w taki sposób, żeby tą fazę wesprzeć i wytworzyć. Tak, no znaczy to można powiedzieć, że się jakby dużo rzeczy dzieje, nie? Żeby na przykład, może najprościej będzie, jak opowiem to z punktu widzenia na przykład jednego człowieka, który ma dołączyć do jakiejś fazy razem z produktem. Więc przeprowadzamy w ogóle warsztaty takie wprowadzające do całego tego konceptu faz, warsztaty FCPD, a oprócz tego człowiek, który dołącza do konkretnej fazy, też
przechodzi przez specjalny onboarding w ogóle, nie? Jak działa w ogóle ta faza, jakie tam są role, bo na przykład też właśnie w tych konkretnych kręgach fazowych mamy specyficzne role, które są potrzebne tylko na przykład w tej konkretnej fazie, nie? Na przykład w kręgu Product Market Fit mamy bardzo duży nacisk na pracę z danymi, na analizę danych, no i mamy na przykład rolę data analista, nie? Która niekoniecznie musi się pojawiać na przykład, kiedy budujemy prototyp. Więc każdy jakby człowiek, który dołącza do takiego, do fazy, czy do kręgu fazowego, dostaje wsparcie właśnie poprzez ten program onboardingowy i też przede wszystkim od zespołu, nie? Z którym pracuje. Każdy zespół też pracuje na celach produktowych, nie? Czyli to jest to, o czym mówiłam już wcześniej, że, że jakby jest znana wizja produktu, roadmapa, cele, które się przekładają potem na cele sprintu. Także wygląda to tak. Jeszcze może jeszcze chciałbyś, żebym o czymś więcej powiedziała. Nie, to jest zupełnie okej. Zastanawiam się nad tym, bo to, co poruszamy przez całą naszą rozmowę, to jest taka laurka w ogóle. Wszystko jest super fajnie, fazy są super dla każdego. Ale może spróbujmy ogólnie to z drugiej strony. Czy wyobrażasz sobie sytuację, gdzie komuś byś nie poleciła pracy w ten sposób, gdzie odradzałabyś na przykład przyjście do firmy? No, wydaje mi się, że może nie do firmy, natomiast myśląc właśnie o na przykład tym tempie pracy, nie, o którym rozmawialiśmy wcześniej, na przykład osobie, która woli taką, powiedzmy, trochę wolniejsze tempo, jest osobą bardzo, nie wiem, dokładną, rzetelną i woli na przykład pracować dłużej nad jakimiś większymi rozwiązaniami, no to nie polecałabym na pewno Rapid Services. Nie, bo tam po prostu to tempo pracy naprawdę jest jakby szybsze, nie ma często czasu na do szlifowywanie diamencików, tylko czasami potrzebujemy tam takiego quick and dirty, nie? Rozwiązań. Tu mówimy o niedopasowaniu do konkretnej fazy, natomiast tak. Mam na myśli takie ogólne jakieś coś, co sprawia, że nie nadajesz się do pracy w fazach. Czy jest coś takiego w ogóle, bo może nie ma? Nie wiem, czy jest coś takiego. Może po prostu brak zrozumienia, nie? Może brak zrozumienia w ogóle czym, na przykład czym jest Lean Startup i po co są fazy. To na pewno myślę, żeby utrudniało, ale właściwie po to też robimy właśnie ten onboarding i jakby wprowadzamy ludzi w tematy, nie? Żeby się czuli komfortowo, wystarczająco jakby komfortowo, żeby pracować. Wydaje mi się jeszcze, że przeszkodą mogłaby być taka kanoniczność, że uznaję, że jest tylko jeden prawidłowy sposób budowania, czy to oprogramowania, czy tworzenia designu, czy robienia czegokolwiek innego w ramach budowy produktu. Tak. Myślę, taka sztywność, nie? Mogło być to frustrujące. Mogło być w organizacji, która uznaje, że tych sposobów jest kilka. Tak, no właśnie wyobrażam sobie na przykład, że ktoś pracował tylko powiedzmy w, nie wiem, technologiach, czy w ogóle w takich sposobie pracy bardziej scalingowej, no to może czuć się właśnie źle, niekomfortowo, czy trudno właśnie w takich fazach wczesnych, nie? Rozwoju produktu. Cały czas trochę w tej narracji poruszamy się wśród ról i zagadnień związanych stricte z IT. Natomiast czy uważasz, że ten sposób budowy produktu dotyczy wszystkich produktów? Wszystkich produktów. Tak. Okej, dzięki. Dość szeroko opowiedzieliśmy o tym, dlaczego wybieramy taki kierunek w Boulder, dlaczego wybieramy kierunek produktowy, dlaczego podchodzimy fazowo. Dość dużo mówiliśmy o wartościach z tego wynikających i dla nas, i dla klientów, i dla wszystkich ludzi, którzy pracują z nami nad tym. Natomiast co by było, gdybyśmy nie poszli w tym kierunku? Co by było, gdybyśmy nie poszli? Nie wiem, pewnie bylibyśmy tacy sami, nie wyróżnialibyśmy się niczym i wydaje mi się, że też nie odpowiadalibyśmy też na potrzeby klientów naszych. Bo
bo tego tak naprawdę potrzebują, nie? Takiego w ogóle, takiej pomocy i wsparcia i takiego w ogóle zwrócenia też uwagi na problem, na użytkowników, też na to, że można, że jest w inny sposób w ogóle, nie? Lepszy. Bo niewielu z nich tak naprawdę w ogóle jest świadomych tego, nie? Że można po prostu produkty budować w inny sposób. Często nie są świadomi tego, że mogą najpierw zbudować prototyp i zwalidować w ogóle, sprawdzić, czy to ma w ogóle sens, czy się trzyma kupy. Nie wiedzą często, jak w ogóle podążać do product market fitu, więc to jest, no to jest po prostu odpowiedź też na potrzeby rynku, tak myślę. Mhm. Też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, żebyśmy się odkleili od rzeczywistości, odjechałaby nam. Tak. Ja chyba już wspominałam o tym zresztą wcześniej gdzieś, że nie wyobrażam sobie jakby w tej rzeczywistości WUKA, w której teraz żyjemy, gdzie jest taka duża jakby zmienność, to ostatnie dwa lata jakby pandemii nam po prostu to na maksa unaoczniły, że jest jakieś w ogóle inne podejście w świecie, w którym powstaje naprawdę po prostu są tysiące produktów cyfrowych, więc gdybym ja sama była na przykład founderem, no to nie wiem, czy bym się w ogóle zdecydowała na takie ryzyko, żeby, wiesz, żeby wydać na przykład, nie wiem, 500 000 bez żadnego dowodu z rynku, że to działa, że ja myślę w dobrym kierunku. Także chyba nie ma za bardzo innej sensownej drogi. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Dzięki, fajnie się rozmawiało.